Rozmowa z Gorzową Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Kiedy Łukasz Marcinkiewicz, czyli prezes firmy Spółki Innego, przychodzi do Radia Gorzów, to zawsze w internecie internet płonie. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Nic o tym nie wiem, żeby nie? płonął. Generalnie jak mówimy o płomieniach to trochę się boję, bo żeby nie, płyną, nie płonęły inne e, miejsca, e, bo w Polsce e, e, są różne pożary składowiska i tak dalej, więc u mnie jakby generalnie w firmie nie można mówić o pożarach czy jak coś płonie, to jest słowo zakazane. Okej, okay, czyli, czyli się gotuje internet. Nie no komentarzy jest dużo zawsze. Na przykład między innymi e, słuchacze pytają między innymi właśnie o Kampanię banerową, która w pasach drogowych w Gorzowie jest realizowana. Takie koziołki, potykacze stoją. Sam się nad tym zastanawiałem, powiem szczerze, kiedyś zjeżdżając z tej ostrej góry trasą średnicową, dojeżdżając do ronda, i myślę sobie, po co innego się reklamuje. Mm -hmm, po coś, mm -hmm. po innego, ja sam ja. to już wyjaśniam, bo rzeczywiście wiele osób ma jakieś wątpliwości, a dlaczego, a że ma jakieś dodatkowe pieniądze, albo nie ma co robić z pieniędzmi, i tak dalej. Zrobiliśmy takim trochę własnym sumptem kampanię o charakterze wizerunkowym, bo tak jak wiele firm w Gorzowie, w Polsce, zmagamy się z trudami rekrutacyjnymi i chcemy trochę odczarować wizerunkowo. Tą branżę i tą firmę. Ineko to jest świetna, fantastyczna firma z rewelacyjnymi, ciekawymi ludźmi, którzy poza za tym, że dla naszych mieszkańców pracują z odpadami przy odpadach, to jednocześnie mają swoje drugie prywatne życie bardzo ciekawe, interesujące, więc pokazujemy to, że ci ludzie pracujący w Ineko to są naprawdę fajni, ciekawi ludzie pełni pasji, a jednocześnie gdzieś tam w tle to jest zaproszenie do współpracy, do pracy. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do pracy. Do INEKO. To nie jest praca w brudzie, w smrodzie i tak dalej. Tak nie jest. To, to wygląda trochę inaczej. Ta technologia poszła do przodu przez dekadę, dwie dekady ostatnie. I tu chodzi o to, żeby pokazać INEKO w takim fajnym, dobrym, ale też prawdziwym oczywiście świetle. I oczywiście bo to nie chcę do tego wracać, bo ostatnio pamiętam dużo o tym rozmawialiśmy. Kwestia płac, podniesienia tego poziomu płac i tak dalej. Jeżeli, jest, jeżeli będzie możliwość, będzie można zarabiać w innego także więcej. Staramy się podążać za tymi trendami, za, za, za presją e, płacową. Oczywiście nie jesteśmy firmą prywatną, więc my nigdy nie będziemy w stanie przeskoczyć pewnych e, granic. Na... Pewno naszą zaletą jest to, że mamy świetny zespół, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo merytoryczni, naprawdę to trzeba mocno podkreślić, ale też to jest firma stabilna. My od wielu lat e, stabilnie mm. funkcjonujemy, pracujemy na rzecz mieszkańców, więc to też jest jakaś e, zaleta i mamy pracowników, którzy właśnie postawili przede wszystkim na to, że mieli różne doświadczenia w firmach zewnętrznych, prywatnych. E, różnie to wyglądało, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jakieś obietnice i tak I przychodzą do nas i mówią tak, faktycznie u was jest fajnie, bo to, mm. co było mówione, to jest. 300 osób zatrudniacie? Dużo już jest. E, troszkę więcej. więcej. W, w całej grupie, we wszystkich spółkach e, powiązanych z Ineko jest no my się już ponad 360 osób. Mówię mniej więcej, dlatego że w zasadzie każdego dnia jakąś tam rekrutację mamy i to się, to się zmienia. Ale około 360 osób w całej grupie, we wszystkich spółkach inako tyle osób pracuje. Wczoraj na sesji Rady Miasta w Gorzowie przyszła taka starsza pani na sesję. No, pa, pani trochę miała tak nie dosłyszała, i, i przyszła, bo gdzieś usłyszała w telewizji, tak tak mówiła, że nie będziemy płacić za śmieci. To pokazuje, znaczy oczywiście, że to jest starsza osoba, ale to też pokazuje trochę niezrozumiałość, a in, albo z drugiej strony patrząc, trochę sk skomplikowanie przepisów i tego, co ma się wydarzyć w Gorzowie. Znaczy, w gruncie rzeczy to jest proste, bo chodzi o to, że z systemu z, gdzieś się zgubiło 18 tysięcy osób w kontekście opłat za śmieci, prawda? To znaczy, sytuacja jest taka, że bywają takie, mm, takie przypadki, gdzie w mieszkaniu, gdzie mieszka 5, 6, czasem 8 osób, y, jest zgłoszona w deklaracji jedna bądź dwie. I to oznacza, że produkcja odpadów jest za 8 osób, a opłaty wchodzą za tą jedną osobę. To jeżeli, przepraszam, to jeżeli firma innego wie, że taka sytuacja jest, albo miejscy urzędnicy wiedzą, że taka sytuacja jest, to dlaczego nie można tam zapukać do drzwi i powiedzieć, proszę Państwa. No? To znaczy tak, tym się nie zajmuje inneko, żeby, żeby była jasność, my tylko odbieramy te odpady. Natomiast w, przy takiej sytuacji jest wiele problemów, i o tym też mówił m.in. komendant straży czy przewodnicząca związku, że są problemy z egzekwacją. Ze sprawdzeniem, dlatego że w deklaracji nie wpisuje się konkretnego kowalskiego, tylko wpisuje się osoby. I jeżeli w deklaracji powiedzmy są dwie osoby, a na takim mieszkaniu y, mieszka osiem y, osób i oni rotują, bo pracują na różne zmiany, itd, to tak naprawdę trudno się doliczyć, kiedy tak de facto te osoby y, są, ile ich jest, i tak dalej. Także to są jakieś tam y, problemy. I w całej tej zmianie zapowiedzianej, bo jeszcze nic nie zostało przyjęte tak de facto. Chodzi tylko o to, żeby te osoby, które do tej pory płaciły uczciwie, żeby to się nie zmieniło, wręcz żeby te opłaty nie rosły, a chodzi o wyłowienie tych nieuczciwych. I tak mi się wydaje, że chyba wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby w tym systemie nie brakowało, tak jak pan redaktor mhm. powiedział, około 18 tysięcy osób, które gdzieś tam w tym systemie nie R funkcjonują. Nie... 8,5 miliona złotych 8 straty. Mniej więcej to jest 8,5 Pół miliona straty, i to nie traci innego. To nie traci miasto, tylko to tracą mieszkańcy. Więc chodzi o to, żeby w imieniu mieszkańców zrobić w końcu z tym porządek. No to jest takie, taka trochę interpretacja, żeby to się dobrze tłumaczyło, ale nie no, nie, jest no, to. To jest problem nie, realny. Nie. No, Obecnie, jest tak nie jak mówię, że nie jest. tutaj redaktorzy wypłacicie, ja płacę za odpady, mm -hmm. to znaczy, że my tak de facto trochę finansujemy tych, te osoby, które nie płacą, nie Jasne. są w systemie. Mm -hmm. nie? Wszystko się zgadza. I teraz różne są sposoby i różne miasta mają sposoby, bo to są jakieś hybrydowe rozwiązania, ale różne są sposoby na to, jak obciążyć, czy jak windykować te opłaty. I tutaj w Gorzowie jest, jest jeden system wskazany, że na podstawie zużycia wody, czyli to, ile kto zużywa wody, bo to jest mierzalne, są liczniki, wyznaczać się będzie kwotę do zapłacenia na lokal, jak rozumiem, tak? Na osobę. To będzie na tak, osobę. że to, to, to będzie jakby. Odpłatność y, 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 może nie wprost za osobę, ale y, to jest y, będzie skonstruowane prawdopodobnie, bo wybiegamy w przyszłość, podkreślam. Tak, bo 2026 ty... rok, przepraszam, tak, to jest kluczowe. Tak, od tak. tego roku od się Od 2026 ten roku I, i to będzie wyglądało w ten sposób, że statystycznie z danych gus każdy średnio zużywa około 3 metrów y, sześciennych wody na miesiąc. Jedna osoba. No nie? I oczywiście, Patryk, ja. Tak, więc my razem 9, tak? Jeżeli w mieszkaniu, gdzie razem mieszkamy, załóżmy, jest w deklaracji jedna osoba, a jest 9 metrów, czy tam 10 zużywamy, to coś jest nie tak. To znaczy, że tam mieszkają chyba trzy osoby, nie? I właśnie o taką sytuację mhm. chodzi, żeby to wyłapać. No dobrze, a przepraszam, mhm. w tej sytuacji, jeżeli. Może to jest jakiś paradoks, o co ja to teraz chcę zapytać, ale jeżeli taki Patryk, na przykład Małyszko, który tu realizuje naszą rozmowę, zużywa 6 litrów, 6 metrów sześć wody, Bo ma takie potrzeby. Ale śmieci ale mniej. Śmieci to znaczy, produkuje że ma mniej. nieekologiczne podejście, znając pana redaktora Patryka, na pewno nie zużywa 6 metrów. No nie, ale jeżeli teoretycznie istnieje taka możliwość, czy nie? No istnieje taka możliwość. I, i jeżeli płacić... ktoś ma takie potrzeby, żeby się y, myć pod prysznicem trzy razy dziennie, no mhm. nikt nikomu nie. Ale wtedy będzie płacił więcej za wywóz śmieci. Tak. Y, dobrze, i teraz tak. Y... Ale jeżeli na przykład ja zużyję 1,5 litra, metra, przepraszam, półtora metra sześciennego miesięcznie, a nie trzy, to znaczy, że zapłacę znacznie, znacznie, znacznie mniej niż obecnie. I takie sytuacje, o czym pan prezes przed chwilą na antenie Radia Zachód z Marcinem Sasimem y, rozmawiali, że na przykład chyba w Częstochowie po wprowadzeniu tego systemu zużycie wody znacząco spadło. Ale tylko przez pierwsze dwa miesiące, dlatego że później wszyscy wrócili do normy. Mamy pewne przyzwyczajenia i rzeczywiście w większości miast, tak samo było w Szczecinie, tak samo było w Łodzi, pierwszy miesiąc, dwa miesiące to y, mieszkańcy tak ostrożnie do tego podchodzili, bo sami nie wiedzieli, czy zużywają dużo tej wody, czy, czy, czy mhm. niedużo, jak to jest, y, i tak dosyć ostrożnie do tego podchodzi. Później wszystko wraca do normy i się okazuje, że wszystko jest okej, okay, że wcale te opłaty nie są wyższe niż płacili y, rok Wcześniej kilkadziesiąt miast w Polsce i to dużych miast ten system ma. Olsztyn, Częstochowa, no Łódź wspomniana, pobliski Szczecin wiele, wiele lat temu wprowadzał ten system przy też jakichś dużych kontrowersjach i ten system im działa, bo jest uczciwy, bo każdy płaci rzeczywiście za, za siebie. I można powiedzieć, co ma woda do odpadów, bo to jest bardzo częsty taki no, pan już zarzut. Pan wskazał ale w tej rozmowie, że to jest korelowane No To, to mocno. Jest pewna korelacja, mhm. jest pewna średnia. Oczywiście możemy mówić, że statystyka zawsze przekłamuje, tak? Jasne, ale pewna średnia jest, tak? Są sytuacje w Gorzowie cały czas i pewnie jeszcze będą w przyszłym za, za rok, że ktoś pobiera wodę ze studni. Twojej. Tak, i, I takie, takie rozwiązania też będziemy proponować. Są różne rozwiązania hybrydowe. Na dziś za wcześnie, żeby o tym mówić. Na pewno ujmiemy w systemie wszystkie tego typu sytuacje, tak żeby było po prostu uczciwie. Ja się cieszę, że pan prezes o tym mówi otwarcie, bo. Moglibyśmy się tak umówić, że na przykład dzwonimy do pana, a pan powie: No, nie, no, na razie jeszcze nic nie wiemy. No to w tej sytuacji będziemy, spotkajmy się, nie wiem, za miesiąc, dwa, trzy, jak my już coś ustalimy. Więc dziękuję, że możemy trochę wytłumaczyć. Jest pełna otwartość i naprawdę mhm. ja bym chciał uspokoić niektóre osoby, które. Się po prostu tym przejmują, między innymi ta starsza pani, którą redaktor spotkał. Tu nie chodzi o to, i to naprawdę muszę podkreślić, mogę nawet się pod wariograf podpiąć. Tu nie chodzi o to, żeby płacić więcej, że nie wiem, że miastu brakuje pieniędzy i tak dalej. Tu chodzi o uszczelnienie tego systemu i żebyśmy my, jako uczciwi płatnicy, nie ponosili dodatkowych kosztów za tego Kowalskiego, który nie płaci, unika tych opłat, gdzieś tam znika z tego systemu. Tylko o to chodzi. No bo dodajmy, że przez kilka ostatnich lat, w ogóle kiedy ta rewolucja śmieciowa, bo to się tak o tym mówiło, nastąpiła, no to przez kilka ostatnich lat sytuacja była taka, że były jakieś wymyślane kartki, tylko to też była kwestia segregacji odpadów, ale, ale generalnie, właśnie zgłaszania, żeby były prośby, były różnego rodzaju akcje organizowane, no ale jak rozumiem, to nie przyniosło efektu, no bo jeżeli mówimy tutaj o bardzo konkretnej, twardej liczbie 18 tysięcy osób około oczywiście no to, to sytuacja jest widać po prostu poważna. System ma być szczelny i uczciwy i niedroższy. Takie jest założenie. Takie Właśnie są założenia. to jest jedno z głównych założeń, żeby nie było droższe. No, ani, ani radnym, ani prezentowi, mi i chyba Wam, Panowie, nie zależy na tym, żeby było drożej. I taki jest zamysł. Tu nie ma być drożej, ma być tylko po prostu sprawiedliwiej i mamy wyłowić w tym systemie osoby, które. Unikają y, tych opłat w ramach no, przekłamanych deklaracji, a ten system powodzie sprawdza się w kilkudziesięciu, w około, w, w około pięćdziesięciu y, miastach y, to funkcjonuje od wielu lat no i to się sprawdza Jasne. no bo gdyby się nie sprawdzało to byłby jakiś tam błąd byłaby jakaś dyskusja byłyby zmiany a te systemy po prostu tam działają w komentarzach nasi słuchacze zastanawiają się jak to jest że przed słynną ustawą śmieciową jeździło w Gorzowie kilka firm wywożących śmieci niesegregowane za jedną czwartą obecnej stawki segregowanych nawet licząc stawki tylko do roku 2020 i każdemu się opłacało czy to jest kwestia tego że to było przed i przed wojną i przed pandemią i przed tym wielkim wzrostem cen czy to coś Innego pana zdaniem gra. Nie, ja myślę, że to jest chyba powrót do tego, jak było kiedyś de z dekadę temu, czy dwie dekady temu, e gdzie wszystko lądowało w jednej śmieciarce i jakby. No tak, tak to wyglądało. Natomiast obecnie te poziomy recyklingu, które musimy y, y, osiągać y, na rzecz gminy, rzecz, y, rzecz miasta, one wiążą się z potężnymi nakładami inwestycyjnymi. Drodzy Państwo, jedna śmieciarka y, kosztuje już grubo ponad milion złotych. No niestety takie są ceny. Jeżeli mamy te odpady wywozić y, i to w określonych normach, tak, bo ja nie mogę dysponować jakimiś starymi, dziurawymi y, y, śmieciarkami. Y, takie specjalne urządzenia, nie wchodząc może w technikalia, takie separatory optyczne, które mamy do wyłapywania poszczególnych frakcji, żeby je rozsortować, no to kosztuje to około 2 miliony złotych, a tych separatorów nie zdradzę ile, ale mamy kilka, musimy mieć kilka. Niestety, ale ten system jest drogi i ja się muszę do tego dostosować i my jako mieszkańcy. I nie chcę dyskutować, czy to jest dobry kierunek, czy Polska idzie w dobrym kierunku. Po prostu takie są przepisy tak, i trzeba je Dokładnie się i musimy je respektować, bo inaczej będziemy płacić bajońskie kary, które już na horyzoncie, bo jeśli chodzi o możliwości recyklingu, to powoli nam te możliwości się po prostu kończą. Co z MG6 w takim razie, bo wczoraj radni podjęli decyzję na wniosek prezydenta i to jest początek tych zmian o których my cały czas rozmawiamy, czyli wyliczanie osób płacących za śmieci na podstawie wody, zużycia wody. Radni wczoraj podjęli taką decyzję, że Gorzów wychodzi ze związku celowego gmin MG6. Trochę mi niezręcznie będzie komentować, bo jestem wykonawcą na rzecz Związku MG6 obecnie. Jesteśmy operatorem wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Śmieciarka podjeżdża a propos tutaj pod tak, studio. Tak, rzeczywiście <laughs> piękna biała śmieciarka od razu wiadomo do ineko. Tak, więc... No MG6 będzie funkcjonować pewnie nadal, dlatego MG5 że... MG5 już będzie. Wówczas tak, wówczas bez, bez Gorzowa, ale pewnie Gorzów i INECO będzie tutaj tą współpracę jakoś tam chciało kontynuować. Zobaczymy, czy, czy będą takie możliwości. Bo o ile stroną pan tutaj nie jest i może niezręcznie rzeczywiście o tym mówić, ale z drugiej strony innego na pewno jest zainteresowane dalszą obsługą, jeżeli chodzi o wywóz odpadów właśnie w tych pięciu gminach kościelnych. Jeżeli będzie taka możliwość, pod względem formalnym, to oczywiście, że tak. Będziemy wtedy z wielką przyjemnością obsługiwać także gminy ten. Ostatnie moje pytanie, panie prezesie. Pan Krzysztof pyta, jaki jest etap budowy Farmy Miejskiej Fotowoltaicznej, kiedy przydał na inwestycje. Oj, to jest duży proces. Mamy, mamy warunki przyłączeniowe, co obwieszczał chyba we wrześniu pan prezydent. Mamy dwa lata na podpisanie umowy przyłączeniowej. To są bardzo trudne, złożone kwestie. No, ale to jest krok milowy. Z kolei, jeżeli podpiszemy umowę przyłączeniową, to PSE, czyli operator sieciowy, daje sobie 4 lata na przygotowanie swojej infrastruktury, więc od dzisiaj, tak licząc, to to jest minimum te 6 lat. Ale to wszystko jest w planach konkretnych i to się, to się dzieje gdzieś tam proceduralnie. To się no. dzieje, tak jest. Dziękuję panie prezesie za poświęcony nam czas i za rozmowę Łukasz Marcinkiewicz, prezes Dziękuję Innego, uprzejmie. Był gościem rozmowy z Gorzowa. Kłaniamy się państwu. Do widzenia. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.